Punkt konsultacyjny jest prowadzony przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej. Jego celem jest wspieranie osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą lub przedsiębiorców. 95% pytań dotyczy przede wszystkim możliwości źródeł finansowania, rozwoju działalności czy pozyskania finansowania na otwarcie firmy, ale też pojawiają się pytania i w tym też jesteśmy w stanie pomóc, dotyczące rejestracji firmy, dotyczące jakichś kwestii prawnych, podatkowych związanych z rozpoczynaniem czy prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach naszych usług doradczych zajmujemy się również na przykład opracowywaniem różnego typu strategii promocji dla firm, audytami marketingowymi, różnego typu zagadnieniami związanymi z bieżącą działalnością i także planowanym rozwojem firmy. Zainteresowanie punktem konsultacyjnym jest spore. W Świnicy jest on czynny raz w miesiącu. Za pierwszym razem, kiedy pierwszy raz tu wystartowaliśmy, było sporo osób, sporo zainteresowanych, ze sporo osobami rozmawialiśmy, natomiast w chwili obecnej podejrzewam, że w związku z tym, że są wakacje, ruch jest troszeczkę mniejszy. Kolejne konsultacje odbędą się 10 września bieżącego roku w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.